Witam. Dzięki uprzejmości sklepu Eskil, bo kolejny raz mogę coś pokazać. Tym razem Kaweco sprzedawane w kartonowym opakowaniu, a w środku metalowe opakowanie, takie w stylu retro. A w środku Kaweco Supra Fiber Blue, oczywiście ta wersja. Natomiast jak było widać na początku, są też inne wersje kolorystyczne. Razem z piórem dostajemy jeden nabój, natomiast pióro wygląda w całości oto tak. Jest to pióro składające się z trzech elementów, do czego jeszcze wrócę. Tutaj to dość w ciemnej odmianie kolorystycznej. Skówka na górze ma tutaj wygrawerowane nazwę firmy i nazwę modelu. Wszystko jest tutaj równej średnicy. Teraz to lepiej widać, a z góry tradycyjne logo Kaweco, które jest tutaj pokolorowane i troszkę się odróżnia. Natomiast druga strona, czyli korpus zakończony jest gwintem, co się za chwilę wyjaśni po co. No i tutaj też na gładko, ale tutaj logo nie ma. I tak właściwie to pióro wygląda identycznie na obu stronach, nie licząc tego loga. Natomiast po zdjęciu skówki widzimy stalową stalówkę, a pod jej spodem plastikowy spływak. Na tym spływaku tam jest jeszcze oczywiście logo. Tutaj mamy ten element środkowy. Za chwilę się wyjaśni, do czego on służy. On przedłuża to pióro, skrótowo mówiąc. Natomiast widać tu, że każdy z tych elementów stalowego pióra, które jest opalane w wysokiej temperaturze, nabiera właśnie takich odpowiednich kolorów, czyli różnych kolorystycznych wersji. Pióro jest dość długie. Tutaj, gdzie trzymam, jest niewielki występ, ale nie wiem, czy to przeszkadza komuś przy dłuższym pisaniu. Większość ludzi trzyma za sekcję, też jest metalowa. Ja natomiast trzymam wyżej. Tak wygląda to pióro bez założonej z tyłu skówki. Dla mnie to była odpowiednia długość. Natomiast przy założeniu z tyłu jest dość długie, ale jak widać, zachowuje świetny balans. Nigdzie nie ucieka do tyłu, nie zsuwa się. Także naprawdę świetnie wyważone pióro, jak na tak ciężkie pióro, bo nie jest to lekkie pióro, bo jest długie i składa się z kilku elementów. I teraz można ten środkowy element wykręcić i jeszcze tutaj odkręcić trzeba ten element. O, widzimy, że jest nabój w środku. Wtedy zakładamy ten dłuższy element tutaj na koniec. O, i mamy prawie liliputa, tylko że troszkę grubszego. Można to pióro wykorzystywać właśnie i także w ten sposób. Czyli mamy krótsze pióro. Oczywiście z tyłu tam można założyć skówkę, zakręcić. A liliput po lewej stronie. Ta sama długość, tylko znacznie szczuplejsze, jeśli tak można powiedzieć. Taka ciekawostka z tym piórem jest związana, że może mieć dwie długości, jak ktoś będzie chciał. Tutaj jest troszkę taki ustęp, no bo musi być ze względu na konstrukcję tego pióra. Natomiast bardzo ciekawe i pomysłowe rozwiązanie. Czas na część techniczną. Oto to pióro w porównaniu z Parkerem Duo Foldem, Sonetem, Lamy Safari, Pelikanem 140. No to mniej więcej gabaryty Soneta, chociaż Kaweco jest piórem grubszym od Soneta. No i oczywiście cięższym. Mierzy 13 cm w komplecie, czyli z wszystkimi częściami zakręcone. Bez skówki 12,5 cm, natomiast z założoną skówką z tyłu to jest 16 cm z kawałkiem, takie długie. Natomiast średnica sekcji to centymetr, a najszersze miejsce korpusu
12 mm. Co do wagi, to całość tych wszystkich elementów waży 48 gramów, natomiast bez skówki 39 gramów. Dość ciężkie pióro. No, chyba jeszcze nie powiedziałem, że w tym modelu mamy akurat stalówkę Extra Fine, chociaż nie jest to specjalnie cieniutka stalówka, ale też nie jest gruba. Natomiast trochę tak jest, ja bym powiedział, elastyczna, co za chwilę będę mógł zaprezentować. Piszę gładko, nic mi tu nie przerywa. Bardzo dobrze się pisze. O, proszę, jak docisnę troszkę tutaj, takie grubości większe można osiągnąć. To dla mnie zaskakujące, bo takiej stalówki Kaweco jeszcze nie miałem. Oczywiście bez docisku nie ma żadnego problemu, bo pióro samo sporo waży i dociska stalówkę. Bardzo dobrze jest też wyszlifowana stalówka z drugiej strony. Pisze bez problemu, chociaż troszkę drapie. Teraz jeszcze rzut oka na koniec na stalówkę i to tyle by było na dzisiaj. Jest to dość ciekawa wersja odmiany pióra Kaweco, którą znamy z Lilliputa. Z moim zdaniem świetną stalówką. Dziękuję za uwagę.